Hydra lernejska. Wielogłowy wąż wodny z odrastającymi głowami. Jedna z głów była śmiertelna, a jej oddech zatruwał powietrze. Herakles pokonał Hydrę ogniem i przeciął jej głowy. Jego pomocnik Iolaos pomagał mu, przypalając szyję odcinanych głów, aby zapobiec ich regeneracji. Dzik erymantejski. Olbrzymia i dzika świnia o agresywnym usposobieniu. Herakles został wysłany, aby schwycić dziką świnię, która spustoszyła okolice Erymantos. Walka z dzikiem była brutalna, ale Herakles zdołał ją pokonać dzięki swojej sile i umiejętnościom bojowym. Złapał świnię i zabrał ją żywcem. Łania cyrenejska. Łania o miedzianej skórze i złotych rogach. Herakles schwytał łanię, która była świętym zwierzęciem Artemidy. Herakles ścigał łanię przez cały rok, zanim w końcu zdołał ją schwytać. W trakcie pościgu zyskał na swojej wytrzymałości i zręczności, co pomogło mu w późniejszych zadaniach. Ptaki stymfalijskie. Ogromne ptaki ze skrzydłami i dziobami pokrytymi metalem. Herakles użył łuku i strzał, by pokonać ptaki stymfalijskie. Jednak ptaki były liczne i atakowały z trudno dostępnych miejsc, więc była to trudna walka. Dzięki zręczności i precyzji udało mu się je pokonać. Byk kreteński. Potężny byk o nadzwyczajnej sile. Herakles musiał schwycić potężnego byka kreteńskiego żywcem. Dzięki swojej sile fizycznej i determinacji udało mu się to zadanie i dostarczył go do Majken. Byk ten później stał się dużym zagrożeniem dla królestwa Krety. Jeleń erymantejski. Ogromny jeleń ze złotymi rogami. Herakles musiał zdobyć jelenia żywcem, co było trudnym zadaniem ze względu na szybkość i zręczność zwierzęcia. Dzięki uporowi i sprytowi zdołał pokonać jelenia, chwytając go żywcem. Cerber. Trójgłowy pies, strzegący wejścia do Hadesu. Herakles udał się do Hadesu, aby schwytać Cerbera i pokazać go Eurysteuszowi. Mimo trudności zdołał to zrobić, jednak sam nieśmiertelny pies nie został zabity. Harpie. Ptaki o kobiecych twarzach i skrzydłach. Herakles spotkał harpie, gdy pomagał królowi Fineasowi. Zabił jedną z harpi, a resztę odstraszył, co pozwoliło Fineasowi na spokojne jedzenie. Harpie były widziane jako uosobienie burz i nieszczęść. Lew nemejski. Potężny lew o skórze nieprzebijalnej dla broni, którego futro było gęste i niezdobywalne. Herakles zauważył, że strzały i broń nie miały skutku przeciwko skórze nemejskiego lwa. Ostatecznie udało mu się złapać lwa za gardło i dusić go jednym z mocnych uścisków, pokonując go bez użycia broni. Następnie użył jego własnej skóry jako pancerza, co zwiększyło jego potęgę i szansę na wykonanie kolejnych prac. Napisz w komentarzu, które z przedstawionych stworzeń jest według ciebie najciekawsze.